Już 28 maja rozpoczną się przesłuchania wstępne do konkursu muzycznego Kaszubski Idol 2012. Jury Radia Kaszeby odwiedzi Wejherowo, Kościerzynę, Kartuzy, Puck i Rumię. Konkurs Kaszubski Idol to przede wszystkim jest szansa dla ludzi, którzy lubią śpiewać, którzy kochają muzykę i którzy chcą przez muzykę coś zaprezentować światu. Myślę, że to też jest szansa dla tych, którzy może niekoniecznie w muzyce czują się świetnie, ale mają ochotę generalnie zaistnieć w show biznesie. Mamy przykłady tego, że osoby, które brały udział w konkursie Kaszubski Idol, nie tylko potem nagrywały płyty, nagrywały piosenki, ale też, nie wiem, były prezenterami telewizyjnymi, czy jakiekolwiek inne rzeczy związane z show biznesem czyniły. Podczas castingów wstępnych wystarczy zaprezentować wybrany przez siebie utwór. Następnie kandydatów na Kaszubskiego Idola czekają kolejne etapy selekcji. Przesłuchania właściwe, gdzie uczestnicy będą musieli zaprezentować swoje możliwości wokalne, wykonując utwór w języku kaszubskim, oraz półfinał i finał, które będą miały formę koncertów z udziałem publiczności. Prezentowany utwór może być kompozycją własną lub innego wykonawcy kaszubskiego. O tym, kto zwycięży, zdecyduje profesjonalne jury oraz słuchacze Radia Kaszeby. Szukać informacji należy na stronie www.radiokaszeby.pl. Tam wszystkie miejsca, gdzie się spotykamy, w jakich miejscach nasze jury będzie czekało na wszystkich potencjalnych kaszubskich idoli. Mam nadzieję, że wśród telewizorów telewizji Kaszuby też jest osoba, która potrafi śpiewać, która chce się zaprezentować, no i która ma ochotę na wielką sławę i karierę. Czemu nie? Pierwszy casting rozpocznie się w Wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w najbliższy poniedziałek, dzień później w Kościerzynie.